Ja już się czuję raczej spełniona w swojej branży, też pewnie bliżej mi do emerytury. Notorycznie zdarza mi się, że brakuje mi paliwa w samochodzie. Jestem tak, jadę na oparach. Klapsznie. No łosy, klapnęłam. Cześć, nazywam się Edyta Zając i dzisiaj zagram w Kołoplotka. Leciutko zakręciłam. Tak, pytanie. O, to jest dobre. Czym was karmili na planie True Love? Dostałam takie pytanie, co jem, czego nie jem, jaką mam dietę. Więc jak to ja powiedziałam, że jem wszystko. I to był mój błąd. Jak dostałam swój pierwszy posiłek i zobaczyłam to mięsko, które do mnie przyszło, to stwierdziłam, że od tego momentu będę wegetarianką. To jadłaś mięso przed programem, a w trakcie przestałaś jeść? No tak, bo było niedobre. Gdzie nie cierpisz chodzić? Na wyprzedaże. Nigdy nic nie mogę znaleźć, zawsze się denerwuję, frustruję. Za dużo jest wszystkiego i nigdy nic nie potrafię kupić. I nie możesz wymienić Michała? Najprzystojniejszy Polak? No jak nie mogę wymienić, to nie wymienię. Nie no, come on, no nie no można wymienić swojego chłopaka, ale po prostu, no kto jest sexy? Krzysztof Ibisz? Krzysztof Ibisz. Nie, naprawdę, no to nie mogę nic powiedzieć. Mój jest najprzystojniejszy. Jak byłam mała, kochałam się w Backstreet Boysach. A w kim? Nicku Carterze. Wyznam wam, że kiedy byłam mała, miałam swoją gęś, którą wychowałam od tego malutkiego kaczorka. Zachowywała się jak pies. Tak. Miał na imię Kasper, tak, i chodził za mną jak za swoją mamą. A spałaś z tą gąską? Tak, spała ze mną w domu. No nie w łóżku, ale spała ze mną w domu i chodziła ze mną wszędzie. I kiedy była dorosła i dołączyła już do stada dorosłych gęsi, zawsze reagowała na imię. Jaką kampanię radośnie wspominasz? Kampanię Perfum Kenzo. Kręciliśmy ją w Paryżu w listopadzie, na mrozie, w nocy. Byłam oklejona cała takimi podgrzewaczami pod sukienką. Bardzo ciekawe doświadczenie, bo też nigdy wcześniej przed tą kampanią nie kręciłam w nocy. Najlepiej ją wspominam, bo to był taki przełomowy moment w mojej karierze modelingowej. A zmarzłaś? Oczywiście, jestem zmarzluchem. Jestem straszna. A ty podgrzewacze? Nie pracuję na zimnie do tego stopnia, że mam to zapisane w kontrakcie w agencji modelingowej. Gdzieś tam umownie, ale wszyscy o tym wiedzą, że gdzieś między październikiem a marcem najlepiej, żebym nie wychodziła na zewnątrz, bo nie ma ze mną kontaktu. Wiecie, jak ktoś mnie nie zna, to może pomyśleć, że gwiazdorze albo że po prostu jestem trudna we współpracy, a ja jestem naprawdę straszny zmarzluchem. Dlatego ja pora roku, najlepiej wiosna i lato i na tym skończmy. O, jakie tutaj. Wolisz Chodakowską czy Lewandowską? Ja nie ćwiczę. A co to jest? Przeczytaj. Masz Widolcze. Nie, Fałdolce. A, dobra, to jeszcze. Masz Fałdolce? Jakieś kryptowaluty są? Dolce. Ja dolary znam, ale ja nie wiem, co to jest. Ale z ciebie bambik. Co? Ta typiara nie ogarnia TikToka. A ja nie mam TikToka. Naprawdę. Ja wyznam, że byłam leserem w szkole trochę. Ja się bardzo dobrze uczyłam, ale też umiałam najlepiej ściągać. Nazywali mnie czarodziejski piórnik. I zawsze miałam długie włosy i miałam warkocz. I tu miałam gumkę i w gumce miałam na przykład ściągi. Nie powinnam chyba tego mówić, bo może z nauczycieli to obejrzy, ale tak było. Kiedyś moja pani profesor od języka polskiego powiedziała, że zawsze wie, kiedy ściągam, bo drapie się po nosie. Notorycznie zdarza mi się, że brakuje mi paliwa w samochodzie. Jestem tak, jadę na oparach, jak to się mówi. Ale stanął ci tak kiedyś? Dwa razy. Tak, na szczęście tylko dwa. Czego nie warto? No. Nie warto się denerwować i za dużo myśleć, bo ja mam z tym problem. Za dużo myślę i się wszystkim przejmuję. I lubię na siebie mówić, że jestem przejmowaczką i myślicielką. No to sporo jest tego Urban Legends o modelkach. No to, że modelki jedzą waciki nasączone, nie wiem, czymś tam. A już różne słyszałam, sok pomarańczowy, herbata, oliwa. Więc absolutna bzdura, nigdy w życiu się z tym nie spotkałam. A pracuję w tej branży 20 lat. Jak wygląda nieprzyjemna Edyta Zając? No potrafię być taka oschła. Potrafię być oschła i stanowcza. A przeklniesz? Zdarza mi się, ale co ciekawe, jeżeli przeklinam, to w samotności, prowadząc samochód na przykład. W samochodzie gdzieś tam, jeżeli widzę, że na drodze dzieją się różne rzeczy i ktoś moim zdaniem nie prowadzi dobrze, to zdarza mi się i jak się już tak naprzeklinam w tym samochodzie, to mi starczy potem na kilka dni.
mam coś takiego, co się podobno zdarza, że jak kupię sobie jakąś nową rzecz, to najpierw przez jakiś tydzień, dwa leży w pudełku, bo mi szkoda. Jak wyglądał casting na prowadzącą do True Love? To nie był taki typowy casting, to nie było takie typowe studio, tylko zostałam zaproszona do pokoju, gdzie zebrała się cała ekipa. Posadzili mnie w różowym fotelu, dali kawę i tak sobie rozmawialiśmy. I to był w sumie mój pierwszy, jeśli mogę to tak nazwać, casting. Następnie krótkie nagranie, to było to pierwsze spotkanie. Potem zostałam zaproszona ponownie, już na taki ostatni etap castingu. I wtedy miałam do odegrania scenkę z podstawionymi uczestnikami. Musiałam z nimi po prostu porozmawiać, tak jakbym rozmawiała z wami albo ze znajomymi, a potem już się potoczyło. A miałaś cykora? Oczywiście. Chociaż jak już tak usiadłam sobie i wszyscy przyszli i tak sobie rozmawialiśmy, było naprawdę miło, ja zapomniałam, że jestem na castingu. I dlatego lubię podkreślać, że to był taki niestandardowy casting, bo zazwyczaj jest to studio, jest kamera, stoi się i teraz powiedz kwestie. A tutaj nie, wyglądało to trochę inaczej. Dowiedziałam się, że też zależało ekipie, żeby zobaczyć, jaka jestem tak prywatnie. Pierwszy raz w życiu wygrałam coś i to była złota kula, kryształowa właściwie, kryształowa kula w Tańcu z Gwiazdami. I to była pierwsza rzecz, jaką w życiu wygrałam. A na co kasę przebimbałaś? Odłożyłam. No. Nie jestem szopoholikiem, nie jestem spenderem. Jestem złotą rączką i mam taki zestaw narzędzi. Nie wiem, czy to jest zestaw kobiecy, bo to są takie mniejsze śrubokręty. Tata mnie wyposażył, ale tak, i potrafię wiertarką się obsługiwać i jak trzeba, to wbiję gwoździa. Umiem też obsługiwać betoniarkę i prowadzić traktor. Najgłupszy artykuł, jaki przeczytałaś na swój temat? Kiedyś przeczytałam, została twarzą rajstop. Twarzą rajstop została. Jakby, i to było takie, że... A zostałaś czy nie? Znaczy tak, jakby reklamowałam markę, która w swojej ofercie posiada rajstopy. Natomiast trochę ten artykuł był taki, nie wiem, czy to miałoby mieć negatywny wydźwięk, że reklamuję, no jakby jest to moja praca, więc reklamuję ubrania i też rajstopy. Została twarzą rajstop, tak brzmiał tytuł chyba. Jeśli chodzi o modelingowe marzenia, no ja już się czuję raczej spełniona w swojej branży, też pewnie bliżej mi do emerytury. Natomiast zawsze chciałam wystąpić na okładce Vogue'a. Do 14 roku życia mówiłam na mojego tatę Nina. Dostałam kiedyś wibrator. Nie wiedziałam, że to jest wibrator, bo wyglądał jak królik. Miałam 18 urodziny, które spędzałam w Taipei. I dostałam go od moich współlokatorek. Nie byłam doświadczona wtedy w tych sprawach, więc jak dostałam ten wibrator to z takim jeszcze z kabelkiem i z pilotem, to zapytałam, co to jest. Szybkie strzały. Real czy Barcelona? Nie kibicuję. Dobra, wybierasz Real? Barcelona? Nie wiem. No co wolisz? Karima czy lewego? Dobrze, lewego. Sprzątać czy gotować? Sprzątać, wiadomo. Wojewódzki czy kędzior? Ojej, już obejrzą się, obrażą. Nie obrażą. No dobra, kędzior, bo go lepiej znam. Co zawsze macie w lodówce? Ser żółty. Kocham sery i zawsze w lodówce mam ser żółty i paprykę. A masło? Też, lubię masło. Chleb z masłem, ojej, tak. I z serem? I z serem. I z papryką? Z papryką. Jak wyglądałoby twoje piekło? No. Życie w bałaganie. Ja bardzo lubię porządek, lubię sprzątać, więc to w tym piekle jakby był bałagan, to było moje piekło. Mój pierwszy kontrakt w Mediolanie i zostałam deportowana do Polski, więc tak poleciałam i wróciłam. Czemu? Byłam niepełnoletnia. I byłam sama. I zostałam deportowana następnego dnia. Z lotniska odebrał mnie mój ówczesny menadżer, wsadził w autokar i 24 godziny z pieczątką deportato. Pojechałam do Mediolanu, gdzie spędziłam 2 miesiące. Natomiast wracając do Polski samolotem, na lotnisku została zobaczona ta pieczątka deportato i dziwili się, co ja tutaj robię. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Cudownie, że mogłam zakręcić kołem. Zakręcę sobie jeszcze. Zakręcę.